dzień dobry, moi drodzy, bądźcie serdecznie przywitani w piątkowym odcinku 6 rano, czyli w najlepszym odcinku ever świata, bo to będzie najlepszy dzień, jaki się tylko w ogóle wydarzył w waszym życiu, a taki przynajmniej jest plan. No to przywitajmy się zawołując. Good morning, Vietnam! Toż powiedział zawołując. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie i bardzo się cieszę z naszego piątkowego spotkania. Mam dla was dzisiaj niespodzianeczkę, dlatego że wrócił Panioch! Tak więc Pandzioch jest, a skoro jest, to w ogóle wszystko jest super, a skoro go tu już mamy, to możemy oczywiście obejrzeć teraz jeszcze takiego Pandziocha filmowego, żebyście szybko zobaczyli te rozkoszne zwierzęta. Skoro już to mamy, skoro mamy Pandziocha filmowego, to możemy zrobić to, co trzeba, czyli w piątek oczywiście cytat z Biblii, genialny, fantastyczny, dzisiaj Księga Seracha. Proszę posłuchajcie, jakie to będzie zdanie. Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie. Moi drodzy, ta mądrość Syracha, to jest taka mądrość, o której wszyscy wiemy, ale której nie wszyscy, albo prawie nikt w ogóle nie stosujemy. Ten cytat mówi bardzo prostą rzecz. Kurde, człowieku, bądź cierpliwy. Mówi, bądź cierpliwy, dlatego że jak będziesz cierpliwy, to nadejdzie taki dzień, że twoja radość zakwitnie. Strasznie w ogóle lubię ten cytat, przez to kwitnienie. Zauważcie, twoja radość zakwitnie oznacza, że tam potrzeba roślinki, która najpierw ma ziarenko, potem z tego ziarenka łodyżka, potem z tej łodyżki jakieś tam listki, potem z tego listka coś tam, a potem dopiero pokazuje się kwiatek, a on też się po prostu trochę rozwija i też nie za długo trwa, bo potem więdnie i potem musi się pojawić znowu kolejny. Czyli to pokazuje, kochani, no że w życiu po prostu jest tak, że trzeba być cierpliwym i radość się pojawi, ona potem może zniknie, ale znowu się pojawi. Ja wiem i powiecie, no toś mi ogłosił wielką nowinę. Ja miałem nadzieję, że mi ogłosisz, że da się coś zrobić i będę miał radochę po prostu już bez przerwy i zawsze i do końca życia. No ale gdzieżby tam, kochani? Jak ktoś wam takie rzeczy opowiada, to was zwyczajnie próbuje oszukać, a najprawdopodobniej naciągnąć na jakąś kasę. Moi drodzy, nie. No tak to jest z radością i tak to jest z życiem, że są w nim momenty superowe i szczęśliwe, przynajmniej na tym świecie, dopóki Pan Jezus nie przyjdzie powtórnie, bo potem to będzie zupełnie inna jazda. Ale dopóki jesteśmy tutaj, to potrzebujemy po prostu cierpliwości. I kochani, ten odcinek dzisiejszy, chciałbym, żeby był strasznie prosty w ogóle, jak zazwyczaj są te odcinki proste, szczególnie te piątkowe, ale w ogóle te odcinki, mam nadzieję, są proste. Dlatego, że dzisiaj jest bardzo proste wezwanie do cierpliwości. Jeżeli coś tam się w twoim życiu dzieje i mówisz po prostu już nie mogę, ja już nie mam cierpliwości do tych dzieci, do tego męża, do tej roboty, do tych grzechów, do tego Pana Boga, do tego szóstaka, do tego wszystkiego, już nie mam cierpliwości. Ej! Bądź cierpliwy. Tak, doznasz trochę przykrości, trochę dolegliwości, trochę trudności, doznasz. Ja wiem, ty mi powiesz, ale moje to nie jest trochę. No to nawet trochę bardzo. Ale bądź cierpliwy, proszę cię, radość zakwitnie. Pan Jezus obiecał, że tak będzie. I nawet obiecał, że nam będzie przynosił radość i taką, żeby ona była pełna. I to nie znaczy, że w tym życiu ona będzie zawsze, wszędzie i w każdej sekundzie. Nie, no bo życie jest trudne i jest w nim dużo jeszcze niestety zła i jest działanie jeszcze złego i jeszcze on coś tam potrafi, już niewiele, no ale coś tam potrafi, więc nam to życie uprzykrza. Ale kochani, cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość. Mówiąc krótko, w takim jeszcze innym języku, weź się nie poddawaj znowu, co? Ja wiem, że o tym już mówiłem 1000 razy, ale ja myślę, że to jest w ogóle jedno z najważniejszych w ogóle zdań, nie? Nie poddawaj się, w sensie nie dawaj za wygraną. Wiem, że momentami już nie możesz, że po prostu nie masz już sił, że naprawdę to cię przekracza i przerasta. Nie, to nieprawda. To jest kłamstwo, że to cię przekracza i przerasta. Jesteś w stanie wytrzymać i dać sobie z tym radę. Tak Pan Bóg mi powiedział. Nie mówię tak dlatego, żeby cię tu podnieść na duchu jakimś moim tutaj takim po prostu natarczywym, usilnym próbowaniem wtłoczenia ci tego do głowy. Nie. Pan Bóg tak powiedział, że jesteśmy w stanie znieść to, co się nam wydarza w życiu. Ja mu wierzę, po prostu mu wierzę. I skoro on tak powiedział, to bardziej wierzę jemu niż temu, co ja czuję. Pandziok mi tu prawie padł. On właśnie, on już widzicie, ledwo wytrzymuje. Kochani, nie poddawajcie się, bądźcie cierpliwi, radość przyjdzie. Pan Jezus to obiecał, a On jest wierny swoim obietnicom, więc proszę was, cierpliwość, cierpliwość i cierpliwość. No dobra,
Moi drodzy, to tyle w tym odcinku 6 rano w tym tygodniu. Widzimy się oczywiście w przyszłym tygodniu. No pomału już zaczynamy lądować, nie? Z tą szóstą. Wiecie, że jedziemy tylko do 365 odcinka. A potem zobaczymy, no będzie koniec świata może. Coś tam się powymyśla, nie? Chyba nie dacie rady bez tej 6 rano, nie? Tak coś czuję, bo tak to wyglądacie, jakbyście nie dawali rady. Co to człowiek zrobił? Wkręcił się w coś i teraz musi to robić. Dobra. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia w poniedziałek w następnych odcinkach w przyszłym tygodniu. Z Bogiem, pa!